Cześć, chciałbym zaprosić Ciebie do mojego kursu podstawowego z wiedzy o Microsoft Azure. W moim kursie dowiesz się, jak w ogóle zacząć pracę z tą chmurą, jak poruszać ją po chmurze Microsoft Azure, jak skonfigurować sobie Cloud Shella, jak w ogóle włączyć subskrypcję. Następnie powiemy sobie o maszynach wirtualnych, jak stworzyć taką maszynę wirtualną, jak dodać własny klucz SSH, jak dodać dysk do tej maszyny wirtualnej. Następnie powiemy sobie kilka zagadnień z sieci, czyli jak stworzyć własną sieć, jak zabezpieczyć tą jakąś aplikację w sieci przed na przykład pingowaniem, jak dodać interfejs sieciowy do maszyny wirtualnej. Dowiesz się, czym jest Azure DNS, Azure Load Balancer, jak możemy też budować sieci z poziomu CLI. Powiemy sobie też o przypisywaniu ról użytkownikom, poruszymy temat Azure Active Directory, pokażemy tam, jak podłączyć użytkownika, wykorzystując tą domenę, do maszyny wirtualnej. Następnie powiemy, jak skonfigurować storage account, podłączyć storage account do maszyny wirtualnej i jak ogólnie zarządzać właśnie tym tego rodzaju usługą. Później powiemy sobie kilka słów o innych serwisach typu Compute Service w Azure, czyli takich jak kontenery, Kubernetes, Azure Functions do uruchamiania serwerów aplikacji bezserwerowych i App Service, czyli platforma do uruchamiania aplikacji webowych. Na koniec naszego kursu powiemy sobie kilka słów o jak skonfigurować bazy danych MS SQL w chmurze Azure. Następnie powiemy, jak skonfigurować sobie bazę danych MS SQL i na końcu naszego rozdziału dowiesz się, jak skonfigurować i uruchomić nierelacyjną bazę danych, która jest udostępniana przez usługę Azure Cosmos DB. Tak więc zapraszam Ciebie do mojego kursu.